Oto, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut oraz finansów. Raport Światowego Forum Ekonomicznego wskazuje, że ponad 98% banków centralnych jest zainteresowanych CBDC. Spadek sprzedaży tokenów NFT o 25% w ciągu tygodnia. Tether wchodzi na blockchain TON. Terra Luna Classic zatwierdza propozycję zmniejszenia maksymalnego rozmiaru bloku. Cyfrowy szekel, konkurencja dla standardowych banków Izraelu. Nowe zagrożenie dla kryptowalut w Stanach. Zatwierdzono ustawę o nadzorze 702. Czym są oraz do czego mogą służyć tokeny RWA, Real World Assets? Hetera nawiązuje partnerstwo z Arhax. Realia pohalvingowe. Opłaty za Bitcoina przekraczają $100. David Schwartz na temat wzrostu XRP o 1500% w ciągu ostatnich 7 lat. Na całości artykułów, jak zawsze, zapraszam na stronę otokrypto.pl. Dziękuję wszystkim za subskrybowanie kanału zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Pozdrawiam!